Cześć, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym się podzielić z Wami pojazdem, który można powiedzieć jest już na dzień dzisiejszy nieosiągalny jako pojazd nowy. Są to, słuchajcie, lata 90., czyli wykonanie dosyć solidnego modelu. Tak naprawdę nie wiadomo, kto był producentem tego pojazdu. Jedno wiemy, że z Graupnera jest bardzo dużo części zastosowanych w tym pojeździe. Słuchajcie, przede wszystkim charakterystyczne przednie zawieszenie. Super Suspension to jest właśnie to zawieszenie, które kiedyś było rozwiązane w pojazdach, gdzie tył był montowany ze stabilizatorem, przód nie. Natomiast słuchajcie, w 100% to wszystko się sprawdza. To pracuje naprawdę solidnie, tylko wiadomo, wymaga troszkę dopracowania. Tył, o to co powiedziałem odnośnie stabilizatora. Chociaż stabilizatory dzisiaj w pojazdach są montowane, ale troszkę inaczej, na innej zasadzie działają, ale generalnie, słuchajcie, o ten tak jak widać pracuje. Słuchajcie, jeśli jesteśmy przy samym zawieszeniu, 4 amortyzatory sprężynowe i coś tam w nich w środku jest, dlatego że one nie wracają tak szybko, także prawdopodobnie tam jest jakieś uszczelnienie jakiegoś smaru silikonowego czy czegoś. Także nie ma powrotu, tylko one sobie spokojnie wracają. Tak to pracuje, to bardzo ładnie. Oczywiście możliwość regulacji też każdego jest, czyli tej twardości. W pojeździe, słuchajcie, został wykorzystany silnik OS Maxa z szarpanką. No i słuchajcie, jak jesteśmy przy samym silniku, bardzo często ktoś przy jakimś myciu, przy czymkolwiek robi pewien błąd. Błąd mianowicie jaki? Radiator, który jest, powinien być tak zamontowany, tak jak tu widzicie radiator. Co prawda ten filtr jest troszkę niesolidnie zrobiony, ale jest jeszcze, powiedzmy, taki do zaadaptowania, do zostawienia. Otóż pojazd, który się porusza w tą stronę, wlot powietrza następuje przez klatki i następuje chłodzenie tego silnika. Gdyby ta głowica była odwrócona o te 90 stopni, to wtedy efekt jest taki, że my jedziemy, ale całość silnika ma bardzo kiepskie chłodzenie, co potem się przenosi na zrywanie korbowodów, czy powiedzmy jakiś tam jeszcze większych usterek silnika. Silnik, słuchajcie, tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, jest OS Maxa z szarpanką, która się sprawdza. Słuchajcie, jeżeli jesteśmy przy tego typu silniku, jeśli chcecie, żeby taki silnik był w dobrej kondycji, jeśli chodzi o kwestię rozrusznika, to pamiętajcie, tam jest wewnątrz łożysko. To łożysko ma być słodkie, nie wolno tego smarować. Jeżeli ten pojazd jest bardzo długo nieużywany, to zdarza się tak, jak ja teraz pociągałem, że nie pociąga silnika, czyli to łożysko się nie klinuje. To jest takie igłkowe. Po prostu należy to zdemontować, samo łożysko wyciągnąć, wymyć, wysuszyć. Ono ma być suchutkie. Igiełki mają suchutkie latać. Jeśli chodzi o dolną część, słuchajcie, płyta jest aluminiowa. Dzisiaj praktycznie już nie montują aluminiowych płyt, tylko stosują jakieś tam stopy jeszcze inne, które są też lekkie bądź tworzywa, bo są dosyć też masywne. Pojazd jest napędzany, słuchajcie, na 4 koła. Posiada reduktor pomiędzy, czyli dwa mechanizmy różnicowe. Przód, tył jest mechanizm różnicowy. Znaczy przód, tył. Prawe, lewe koło, z przodu jest mechanizm różnicowy. Z tyłu to samo i dokładnie to samo jest między przodem a tyłem. Czyli jeżeli tak jak w tym momencie kręcę, wszystkie koła stoją w miejscu, tak jak widzimy. A mimo to wał się nam obraca. Także słuchajcie, między przodem a tyłem też jest mechanizm zamontowany. No i bardzo ważna kwestia taka. Jeśli czasem macie pojazd, który, no tak jak te pojazdy, słuchajcie, rozwijają po kilkadziesiąt na godzinę, traktujmy te pojazdy jako pojazdy niebezpieczne. No i przy zamontowaniu, słuchajcie, takiej lotki, jak ja tutaj zamontowałem, ona jest bardzo solidna, wytrzymała, metalowa. Natomiast warunek jest taki, jeżeli sobie tego typu rozwiązanie robicie, zabezpieczycie na pewno pojazd przed
przed jakimś uszkodzeniem, przy powiedzmy uderzeniach. Ale bardzo ważna rzecz, zróbcie sobie taki zderzak. Tu nie chodzi o wygląd, słuchajcie, tu chodzi o bezpieczeństwo. Przede wszystkim powiem wam z życia wziętą sytuację. Kiedyś była taka sprawa, że pojazd tego typu puściłem, który miał tą lotkę przednią niską, zamontowaną po samej ziemi i straciłem nad nim kontrolę. Pakiet z baterii wyleciał, przepustnica się otworzyła. No i taka lotka, która była tej wielkości, takiej mniej więcej z przodu, wbiła się całkowicie pod samochód stojący na parkingu. Po prostu to się, to coś się rozpędziło i jeżeli, słuchajcie, siła nacisku była powiedzmy pół tony takiego koła na asfalt, to wierzcie mi, że ta lotka cała wbiła się normalnie pod koło. Więc gdybyśmy, słuchajcie, taki pojazd natrafili, czy on natrafił na nas gdzieś tam w locie, no to wiadomo, kolosalne mogą być spustoszenia i na pewno tego typu rzecz jest ważna. Jeszcze jest jedna rzecz. Jeżeli używacie pojazdów tego typu, używajcie amortyzatorów tak, żeby przód był nachylony, a tył podniesiony lekko do góry. Wtedy ta cała dynamika się zmienia. No w tym momencie, słuchajcie, ja wam pokażę, on jest źle teraz ustawiony. Jeżeli go postawimy, o, może to było widać, tył siadł, kucnął, lotka poszła do góry. I to jest właśnie bardzo duży błąd. Ten pojazd powinien zrobić tak, żeby ta lotka zeszła w dół, a tył był uniesiony do góry. Dlatego, że on siłą jazdy i tak tendencją będzie się próbował prostować, jeśli chodzi o kwestie pochylenia na tył, ale nigdy w przód, tylko przy hamowaniu. A jeśli jesteśmy przy hamowaniu, starajcie się sobie ustawić hamulec tak, żeby w momencie rozpięcia baterii, czegokolwiek, może baterii tutaj nie, bo ona odczuwać musi, natomiast jeśli chodzi o ustawienie serwa, powinno być takie, żeby w pozycji biegu jałowego, czyli taki jak teraz silnik pracuje, silnik był zahamowany. Ja wam włączę baterię, pokażę. O. Powinien być mniej więcej w pozycji takiej, żeby już ten hamulec, no jeszcze nie jest. No już w tym momencie zaczyna mi pojazd hamować. Słuchajcie, żeby ten pojazd hamował. Dlaczego? Pamiętajcie zawsze, jeżeli stracicie kontrolę nad takim pojazdem, mimo że on w tym momencie tutaj to ładnie pracuje, jeżeli stracicie kontrolę nad takim pojazdem, on automatycznie się zatrzyma. Ja wiem, że tu chodzi o to, żeby fajnie puścić pojazd, żeby on leciał, ale chodzi o bezpieczeństwo, więc pamiętajcie, wysterować sobie możecie zawsze, utrzymując prędkość jakoś jazdy, a zahamować nie. Dlatego ważne jest, żeby on niestety zahamował sam. Jak już mamy włączone baterie, mogę wam pokazać skręty, to wszystko funkcjonuje. Co prawda baterie są już rozładowane, ale to wszystko żyje. Dobra, podłączymy do ładowania później. Lecimy dalej. Serwomechanizmy, słuchajcie, są dosyć solidnie tu zamontowane z Apollo. Kiedyś takie Apollosy były montowane, dzisiaj nie. Nie wiem dlaczego, być może przez to, że są za drogie i zbyt wytrzymałe. Koła na pewno, słuchajcie, wykonane były z Tamii. O, pokażę, jak mi się uda. Także Tamiya dosyć solidne koła robi do tej pory. O wydechu mówił nie będę. Pojazd tego typu, słuchajcie, rozpędza się do kilkudziesięciu na godzinę. No, zależy się od tego, jak skonfigurowana jest masa jego, czyli ile mamy tych elementów wykończeniowych. Tak to właśnie wygląda. Ja wam pokażę mniej więcej. Zbiornik wystarcza w zależności od terenu, w zależności od stylu jazdy, no a średnio kilka minut jazdy. Także spokojnie jest czym poszaleć. Także jeżeli komuś się uda gdzieś taki pojazd upolować, słuchajcie, naprawdę jest godny uwagi. Dlatego, że przy wywrotce, przy uderzeniu, czymkolwiek, on naprawdę przeżyje. A w innych kwestiach te pojazdy, które są aktualnie dzisiaj sprzedawane, niestety już nie. To wszystko, słuchajcie, bardzo ładnie pracuje. No i w miarę solidnie wykonany, prawda? Waga jego, no nie wiem, nie ważyłem go, ale gdzieś tak ponad 2 kg myślę, że ma na pewno. No i mimo to potrafi się rozpędzić. Także silniczek sobie radzi w 100%. Słuchajcie, no myślę, że pokrótce coś tam opowiedziałem o tego typu pojeździe. Pokażemy go z daleka.
No i słuchajcie, przede wszystkim taki pojazd będzie miał większą wartość jak te, które są aktualnie kupowane. No bo wiadomo, że są aktualnie rzeczy robione takie po to, żeby się psuły, po to, żeby zarabiały na siebie. A jeśli chodzi o to, żeby sobie poszaleć, no to już niestety musi mieć coś solidnego. A tu te wahacze są naprawdę jeszcze w miarę solidnie grube wykonane, z możliwością oczywiście regulacji kąta pochylenia. Tak, możemy sobie kąty pochylenia, możemy sobie wychył tutaj to wszystko skonfigurować elegancko. No praktycznie w każdym pojeździe, tylko że jest to w miarę solidnie wykonane. Te drążki są naprawdę dosyć grube. No i przede wszystkim, słuchajcie, płośki. Jeśli jesteśmy przy płośkach, płośki mają na końcu kardany. Te kardany są naprawdę solidne. Miałem okazję kiedyś posiadać pojazd z kardanami takimi innymi. No to tam wiecznie jakiś problem był. A tu mimo, że jest napęd na cztery koła, one się naprawdę sprawdzają. Tym bardziej, że płośka, słuchajcie, tutaj płośka jest ruchoma. Tak jak widzicie, ona się wsuwa i wysuwa. Czyli ten wychył jest też regulowany. No i praktycznie, że biorąc, to jest zachowany w każdym jednym kole. No, także słuchajcie, myślę, że komuś się film może przyda, jak będzie chciał budować czy kupować pojazd, czy wybrać lepszy, nowy, czy lepiej starszy. No to odpowiedź zostawiam już dla Was do podjęcia decyzji. Także jak filmik się przyda, łapeczka w górę. Możecie sobie subskrypcję włączyć. Coś tam nowego zawsze dodaję. I co? No do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki.